Wiktoria Naga, portal W Cieniu Piterów. Panie prezesie, jest sytuacja kryzysowa w całej gminie Przesław. Czy są znane jakieś wstępne przyczyny pojawienia się bakterii? Na ten moment czekamy cały czas na wyniki badań sanepidu, które w dniu dzisiejszym i w dniu wczorajszym były pobierane dodatkowe próbki. I też zleciliśmy swoje badania przez laboratorium akredytowane, które będzie miało miejsce jutro, pobieranie próbek, najpóźniej w czwartek bądź w godzinach popołudniowych, bądź w piątek w godzinach porannych będziemy już wiedzieli. Mówię tutaj o punktach w tych, których sanepid do tej pory nie badał i dodatkowo zleciliśmy badanie wody surowej, żeby wyeliminować po kolei możliwe przyczyny, które doprowadziły do skażenia wody bakterią E. coli na terenie gminy Miasto. Jakie działania zostały już podjęte, jakie będą podejmowane w najbliższych dniach, aby polepszyć tę sytuację w całej gminie? Tak, przedstawiłem do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej badania naprawcze, które polegają między innymi na informowaniu mieszkańców o zaistniałej sytuacji tutaj przy współudziale gminy pod przewodnictwem pani burmistrz Renaty Siembab. Kolejne działania, jakie zostały podjęte, są to mianowicie pukanie sieci dzisiaj od godzin porannych. To pukanie cały czas trwa. Podejrzewam, że zakończymy je w godzinach około 23 i jutro będziemy je kontynuowali. Jest to takie doraźne, najszybsze działanie, jakie możemy tutaj podjąć. Oczywiście cały czas jest podawana podwyższona dawka chloru celem zdezynfekowania sieci. Tak samo tutaj wcześniej apelowałem poprzez radio, teraz tutaj do mieszkańców też chcę zaapelować o odłączenie instalacji, jeżeli któryś z mieszkańców ma hydrofor z własnego ujęcia geminowego, a ma na posesji także z szambo i ma to połączone razem z instalacją naszą, prosiłbym, żeby ci mieszkańcy, a nie ma zaworu antyskażeniowego, prosiłbym, żeby ci mieszkańcy po prostu tą instalację na czas tego kryzysu odłączyli, bo to też może być przyczyna właśnie skażenia całej sieci. Czy w ubiegłych latach była podobna sytuacja, czy to po raz pierwszy w gminie pojawiły się te bakterie? Bakterie coli, z tego co ustaliłem, była taka sytuacja 5 lat temu. Były inne też skażenia wody typu arsenem. Mamy też problem z uwagi na to, że nasza stacja uzdatniania wody swoje lata świetności ma za sobą w miesiącach letnich. Wtedy, kiedy występuje największe zapotrzebowanie na wodę, ma problem ze swoją wydajnością i wtedy notujemy przekroczenie żelaza i przekroczenie barwy. Oczywiście mamy decyzję warunkową z mieleckiego sanepidu, dopuszczającą tą wodę o podwyższonych parametrach, właśnie tak jak mówię, żelaza i barwy. Dobra, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Uwaga, uwaga! Za chwilę przejeżdżał będzie bez kogo z wodą pitną. Prosimy wychodzić do drogi. Uwaga, uwaga! Za chwilę przejeżdżał będzie bez kogo z wodą pitną. Prosimy mieszkańców o wychodzenie do drogi. Znajdujemy się obecnie w gminie Przesław, w której nastąpił kryzysowy moment. Myślę, że pani burmistrz nie spodziewała się takiej sytuacji. Jakie działania już zostały podjęte w związku z niezdatną do picia wodą? To prawda, sytuacja jest bardzo trudna w gminie Przesław. Od wczoraj, od godzin popołudniowych, mieliśmy zamknięty wodociąg dla części miejscowości. Właśnie w tym miejscu, w którym stoimy, Przesław, Błonie, Kiełków, Zaborcze, Wylów, Łączki Brzeskie, pokazały się bakterie coli, woda w ogóle niezdatna do spożycia. Próbki pobrane wczoraj m.in. z przedszkola w Rzemieniu zaczęły się namnażać, stąd dyrektor sanepidu dzisiaj podjął decyzję zapieńczenia, że dla bezpieczeństwa zamyka cały wodociąg po drugiej stronie naszej gminy, po drugiej stronie Wisłoki.
gdzie mamy duże miejscowości Tuszyma, Rzemień, Dobrynin, Biały Bór. Sytuacja kryzysowa na ten moment dotyczy aż 3000 gospodarstw. Do tego momentu wydałam już mieszkańcom ponad 17 tysięcy liter wody pitnej w butelkach 5 i 6 litrowych. Cały dzisiejszy dzień jeździła cysterna pożyczona z MPGK z wodą 1000 litrów. Na ten moment strażacy jadą do Rzeszowa po 3 cysterny 3000 liter, które jeszcze dzisiaj będzie rozprowadzona po mieszkańcach gminy. Tutaj włączają się w pomoc zarówno straż, sołtysi, radni, mieszkańcy, pracownicy gminy, pracownicy ośrodka pomocy społecznej. Od wczoraj objeżdżali również starszych mieszkańców naszej gminy z informacją, że mamy problem z wodą. Nie wiem, co będzie dalej. Czy są znane jakieś przypadki zatrucia wodą? Na ten moment do mnie nikt nie zgłosił się oficjalnie, że zatruł się wodą, ale wczoraj w tych momentach, kiedy miałam styczność z mieszkańcami, gdy była wydawana woda, czy też informowałam to na stronach internetowych, na forach społecznościowych, które też prowadzimy, również jako burmistrz mam publicznego Facebooka, że w przypadku jakichkolwiek dolegliwości, ażeby zgłaszać się do lekarza. Pierwsze próbki wody były pobrane w piątek. Informacja o tym, że mamy problem z wodą, pojawiła się dopiero w gminie po 13:15. Nie wiem, czy wtedy mieszkańcy nie odczuwali dolegliwości żołądkowych. Wiadomo, że w przypadku wody najbardziej są narażone dzieci i osoby starsze. Mam nadzieję, że nikt z Państwa tutaj mieszkańców nie ucierpiał. Jak szybko te bakterie rozprzestrzeniają się i czy jest również zagrożenie dla innych miejscowości? Bakterie są wyhodowywane od pobrania próbki do 72 godzin. Stąd może ktoś powiedzieć, w piątek były próbki podane, a dopiero koło godziny 14 sanepid i Urząd Miejski zareagował, no bo dopiero wtedy dyrektor sanepidu, mając określone procedury, mógł podjąć decyzję i wydać komunikat, że wstrzymuje pobór wody. Nie nadaje się ona do picia, jedynie do spraw porządkowych i do spłukiwania toalet. Myślę, że nie rozprzestrzeni się to na inne miejscowości, aczkolwiek dzisiaj ma miejsce taka sytuacja, że jedna ulica w Mielcu jest połączona z wodociągiem z miejscowością Rzemień, a tam się narasta bakteria coli, która i próbki wczoraj zostały pobrane. Wyniki pełne będą w tym zakresie między środą a czwartkiem. Czy są znane jakieś wstępne przyczyny pojawienia się tej bakterii? Cały czas Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi tutaj działania naprawcze, przepukuje sieć wodociągową, analizuje, zleca kolejne wyniki, ale przyczyn może być kilka. Sieć wodociągowa jest przestarzała, liczy w niektórych miejscowościach ponad 30 lat, co najmniej 20 w innych. Może ktoś się podpiął z mieszkańców, przełączył sobie wodę ze studni, w końcu jesteśmy gminą rolniczą, i później pobrał wodę wodociągową, to będziemy analizować. Nie mamy kanalizacji, 50% miejscowości zaledwie ją ma. Być może gdzieś jakiś incydent się pojawił z wypływem jakichś ścieków, czy zarówno z odchodów zwierzęcych, czy też ludzkich. Na ten moment będziemy musieli znaleźć przyczynę. Nie wyklucza Pani udziału osób trzecich w tej sprawie? Szanowna Pani, trudno coś powiedzieć o udziale osób trzecich. Tak jak powiedziałam wcześniej, kilka różnych zdarzeń może mieć wpływ na to, że woda w tylu miejscach, można powiedzieć jednocześnie, jest niezdatna do picia dla mieszkańców. Tak jak mówię, kolejne dni, kolejne badania zlecone zarówno przez sanepid, jak i przez Zakład Gospodarki Komunalnej będą wykluczać pewne sytuacje, gdzie tkwi błąd, że doszło do takiej sytuacji, kryzysowej niesamowicie, która się nie zdarzyła na pewno wiele, wiele lat w tej gminie.
Jakie są odczucia mieszkańców gminy? No na pewno odczucia mieszkańców nie są miłe tutaj. Działają emocje, nie jest to sytuacja komfortowa dla nas wszystkich. Woda to życie, a tutaj woda nadaje się tylko do sprzątania i spłukiwania toalet. Wczoraj wydając mieszkańcom te pierwsze butelki z wodą 5-litrową, no jednak było tylko 5 liter wody, a gdzie jeszcze się umyć? No gmina musi zapewnić mieszkańcom wodę pitną. To wynika z przepisów. Cały czas od wczoraj prosiłam mieszkańców, aby we własnym zakresie zadbali również o wodę, kupując ją. No nie może ta woda być użyta w ogóle do mycia rąk, zębów. Od wczoraj to mieszkańcy gminy wiedzą. Ta informacja, która była dla części gminy, w związku z tym, że ruch się zrobił, odczuwali również mieszkańcy, którzy dopiero dzisiaj o godzinie 15 jakby już mieli komunikat, że ich woda też jest niezdatna do picia. Rano, dziś nie czekając na rozwój sytuacji, poleciłam, ażeby dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkola w Rzemieniu, na Tuszymie, w Dobryninie pobrali od nas wodę butelkowaną, aby dzieci mogły mieć przygotowywane posiłki z wody butelkowanej, a nie wodociekowej, nie patrząc na rozwój wyników. Wszyscy są na pewno źli, zdenerwowani. Robimy jako gmina wszystko z jednostkami podległymi, ze strażą, sołtysami, radnymi, przez różne źródła informacji. To nie jest tylko internet, Facebook. To są również informacje przesyłane radnym, sołtysom na sesji Rady Miejskiej. Wczoraj o godzinie 14 sesja się zaczęła, po 14 poinformowałam mieszkańców o sytuacji kryzysowej. Mało tego, strażacy wczoraj zwróciłam się do nich z prośbą, żeby pojechali samochodami do starszych mieszkańców z wodą, pukając, informując, tak samo pracownicy MOPS-u wczoraj i dziś pracowali. Ta informacja z tego, co mam tutaj od pracowników, dotarła w większości do wszystkich, ale wszyscy są bardzo zdenerwowani tą sytuacją, która miała miejsce. Ja poczuwam się i ponoszę jakby odpowiedzialność za ten stan, który ma miejsce w tej chwili, ale dziś dopiero mija rok, jak zostałam burmistrzem. Ciągłość urzędu jest. Odpowiadam za to, co się dzieje w gminie, aczkolwiek od razu wszystkiego nie jestem w stanie poprawić. Pewną infrastrukturę, tak jak ta sieć wodociągowa, otrzymałam. Trzeba ją naprawiać, poprawiać, ażeby nigdy więcej takie sytuacje się nie powtórzyły. Tylko musimy zdiagnozować przyczynę badania wody surowej, bo mamy dwa ujęcia wody w studniach głębinowych w miejscowości Biały Bór, będą dopiero pojutrze. To będzie też kluczowe, czy tylko sieć jest zanieczyszczona, czy też ujęcie. Na pewne pytania odpowiemy dopiero w najbliższych dniach, wykonując różnorakie badania sanepid swoją drogą, Zakład Gospodarki Komunalnej zlecając swoją drogą. Musimy znaleźć przyczynę i temu zapobiegać i też, tak jak mówię, przyczyn może być kilka. Czy możemy oszacować, jak długo potrwa jeszcze ten kryzys? Kiedy możemy się spodziewać, że woda znowu stanie się zdatna do picia? Tak jak powiedziałam pani, sytuacja jest, mam nadzieję, już nierozwojowa, ale trzeba powiedzieć, że w dalszym ciągu, bo dzisiaj pół gminy kolejne zostało zamknięte, ludzie nie mają wody, badania się pokażą pełne koło czwartku. Dziś już mamy wtorek. W piątek lada moment. Bardzo bym chciała, żeby w tym tygodniu znalazła się ta przyczyna i żeby te badania kolejne, które zleca sanepid i Zakład Gospodarki Komunalnej były dobre i woda była dobra do spożycia. Trudno mi powiedzieć na ten moment. Myślę o zabezpieczeniu mieszkańców wodę do czwartku włącznie, ponieważ woda butelkowana jest już w okolicy wykupiona. Cysterny, 6 sztuk pojawiają się lada moment w gminie Przedsław. Jest to kłopot, no cóż mogę więcej powiedzieć. Chciałabym, żeby go już nie było. W takim razie oczekujemy na znalezienie przyczyny i mamy nadzieję, że jak najszybciej rozwiąże się.
ta sytuacja. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również, mam taką też nadzieję. Jaka była pani reakcja i pani rodziny na wieść o tym, że woda jest niezdatna smutna do picia? Smutna, bo po prostu to jest problem. Sama pani widzi, do wszystkiego się wody używa. Tym bardziej dziecko, wnusia jest w domu. No to po prostu no, na początku to było tak, że no, obawialiśmy się, że już tej wody wypiliśmy trochę, ale na szczęście nic nam nie jest. Także do tej pory spokojnie, nie, jakoś sobie radzimy. No nie ma co panikować, bo są większe tragedie i po prostu trzeba się z tym pogodzić. No właśnie, jak sobie państwo radzą z tą sytuacją i czy pomoc od miasta jest wystarczająca dla państwa rodziny? No, nas jest 3 osoby. To sobie poradzimy. Zresztą córka ma niedaleko teściową, więc może tam korzystać z kąpieli, dziecku może wykąpać. Ja sobie też radzę. No warunki spartańskie są, wiadomo. Ale człowiek dawniej też sobie radził, w innych sytuacjach teraz też trzeba. A jakie są reakcje innych mieszkańców w rozmowach? No też podobne, no bo cóż można. Nowoczesność to jest nowoczesność. Współczesność to jest współczesność. Jak to się mówi, wszelkie urządzenia czasami zawodzą i wtedy trzeba się zdać, jak to się mówi, na samego siebie. Czy zostali państwo poinformowani, tak, jak długo jeszcze ta sytuacja potrwa? Prawdopodobnie do piątku, jeżeli wyjdą dobre wyniki. Super. Dziękuję. Dziękuję bardzo.